Hej, tu Karolina, witajcie w drugim odcinku mojego podcastu, czyli w mojej pierwszej rozmowie z wyjątkowym gościem. W tym programie poruszamy tematy związane z dietą roślinną i szeroko pojętym weganizmem, podróżami, ekologią, modą, urodą oraz przede wszystkim zdrowym stylem życia. Tydzień temu ukazał się mój pierwszy odcinek, tym razem solo, w którym to opowiadam nieco więcej o tym, jak zrodził się pomysł na program i jak on będzie wyglądał, także serdecznie Was zapraszam. Podcastu możecie posłuchać zarówno na YouTubie, jak i na mojej stronie karolina.symańska.com. Przyznam szczerze, że nie zastanawiałam się zbyt długo nad tym, kogo zaprosić do siebie jako pierwszego, ponieważ niemalże od razu na myśl przyszła mi Kasia. Kasia Konopa, znana także pod nazwą Pink Ming Studio. W mojej głowie to reprezentacja weganizmu w Polsce. Weganką jest od lat, ma kilkuletniego Wegesynka i pracuje jako edytor dla magazynu Wege oraz jako niezależna makijażystka, oczywiście Cruelty Free. Ja, Kasię miałam przyjemność poznać w zeszłym roku. Pracowałyśmy też razem przy mojej październikowej okładce do magazynu Wege, gdzie Kasia mnie malowała i przeprowadzała ze mną wywiad. Tym razem jednak role się odwrócą i to ja zarzucę Kasię pytaniami. Plan był taki, żeby podczas rozmowy poruszyć zarówno temat wege, ciąży i macierzyństwa, jak i makijażu i wegańskich kosmetyków, ale w trakcie nagrań tak się rozgadałyśmy na tematy związane z urodą i testami na zwierzętach, że postanowiłam zaprosić Kasię na drugą rozmowę, której efekty zobaczycie już niedługo. Dzisiaj poznacie historię Kasi i jej przejście na weganizm, dowiecie się, jak odkryła świat etycznego makijażu, ale przede wszystkim wyjaśnimy, co dokładnie oznacza cruelty free, czyli czym różnią się kosmetyki wegańskie od tych nietestowanych, gdzie szukać informacji o produktach oraz dlaczego zakaz testowania kosmetyków w Unii Europejskiej tak naprawdę o niczym nie świadczy. Ponadto Kasia podpowie, jakie marki makijażu warto kupować i w jakich sklepach najlepiej je znaleźć. A na koniec wyjaśnimy kwestie koreańskich kosmetyków i dlaczego nie są one przyjazne weganom. Także mnóstwo cennych informacji na ten dość kontrowersyjny temat etycznych kosmetyków. Zapraszam do rozmowy z Kasią Konopą. Kasiu, dziękuję ci za to, że przyszłaś do mojego studia. To ja dziękuję za zaproszenie. I jest mi bardzo miło gościć cię jako pierwszą osobę. Wow. I powiem ci, że nawet nie miałam jakiegoś szczególnego problemu z wybraniem sobie pierwszego gościa, bo ty mi się kojarzysz z taką naszą wegańską reprezentacją. Nie chcę tutaj słodzić <laughs> jest. za bardzo. Ale naprawdę, no, przyszłaś mi do głowy jako pierwsza i od razu do ciebie się zgłosiłam. Przyjęłaś moje zaproszenie, także jeszcze raz ci dziękuję. Ale powiedz mi, no nie bez powodu jednak przypisałam tobie ten, ten tytuł, wow. bo już od... Ilu lat jesteś weganką? Powiedz nam. Trudne pytania. Ja właśnie nie pamiętam, bo nie mam takiej daty jakby jednej stałej, którą celebruję. Może powinnam jakąś sobie wymyśleć, ale ponieważ u mnie to był płynny proces najpierw wegetarianizm z rybami, potem tak zwany, potem wegetarianizm przez wiele lat. No i weganizm jakby naturalnie przeszedł, ale myślę, że około 10 lat. Wow, to Coś już jest komunika? dużo czasu. Dużo. Czyli to u ciebie zaczęło się w tych czasach, kiedy nikt, zakładam, o weganizmie nie słyszał, bo teraz to nikogo nie dziwi, jeżeli ktoś nie je mięsa lub interesuje się jakimiś... Um, Trendami żywieniowymi, czy też idzie w kierunku weganizmu, ale zakładam, że 10 lat temu ludzie prawdopodobnie otwierali szeroko oczy i zupełnie była to nowość dla nich. Jak, jak do ciebie w ogóle dotarł ten nurt, czy ta, no nie powiedziałabym, że moda, ale jak to się stało, że Ty dowiedziałaś się o takim stylu życia, jak, jak się u Ciebie to zaczęło? Pierwszy raz to usłyszałam o weganizmie, ja myślę, że 20 lat temu. Byłam wtedy wegetarianką i spotkałam pierwszego weganina, i w ogóle pierwszy raz to słowo usłyszałam. To było w Londynie, i w czyimś domu byłam wtedy, pamiętam, i przyszedł ten chłopak. I zrobił mi wykład na temat krów i jak są wykorzystywane poprzez mleko, właśnie tłumaczył mi, na czym polega weganizm. No i ja oczywiście uznałam to, mimo że byłam wegetarianką i kochałam zwierzęta i chciałam im pomagać, ale uznałam to za jakieś szaleństwo. I pamiętam moją kłótnię, dokładnie taką, jaką teraz y, czytam w wielu egzemplarzach na grupach, y, że przecież krowom nic się nie dzieje i że, <grym> i że dają mleko. I potem naprawdę zaczęłam o tym myśleć, po prostu zaczęłam to analizować i to mi zajęło kilka lat, zanim ja w ogóle doszłam do czegoś konkretnego. Przypominam, że w tych czasach nie było internetu na taką mm -hmm. skalę. Nie było tych informacji, i tak naprawdę mogłam to jedynie analizować we własnej głowie i z jakimiś, no nie wiem, pomocami, właśnie informacji od ludzi, ale tak naprawdę nie było kogo zapytać. Powiedziałaś, że mieszkałaś wtedy w Londynie. To nie jest tak, że mimo wszystko tam ta świadomość społeczeństwa była trochę większa, jednak miałaś większy tak. dostęp do Jeżeli informacji. Jeżeli chodzi o wegetarianizm, na pewno. I rzeczywiście było dużo wegetarian, wegetariańskie jedzenie było dostępne, ale weganizm w tamtych czasach jeszcze był zupełnie niszowy. I tak jak mówię, trudno jest teraz nawet wrócić do tamtych czasów pod tym względem, że teraz te informacje rzeczywiście są i każdy może w przeciągu kilku sekund, minut je znaleźć. Natomiast wtedy nie. I ten sam ten przepływ informacji był bardzo mizerny. I jeżeli właśnie nie poznało się, nie, nie, nie wpadło się na jakąś osobę, która na dany temat coś wiedziała, to no, nie było szansy tych informacji zebrać. Ale u ciebie zaczęło się wszystko od miłości do zwierząt, tak jak u mnie, mhm. czyli chodziło o te kwestie etyczne związane no, ze zwierzętami. Mhm. Ale y, wszyscy wiemy, że weganizm to jest o wiele. Szersza dziedzina, tak? To potem może przejść w strefę ekologiczną, w zdrowie tak. i bardzo wiele innych kwestii, takich jak na przykład kosmetyki. Tak jak mówię, u ciebie i u mnie zaczęło się to od zwierząt, ale potem w jaki sposób zaczęłaś odkrywać te inne sfery? To było tak, że ja dość szybko, jak przyjechałam do Londynu, zaczęłam być w kosmetykach. I najpierw zrobiłam kursy charakteryzacji, potem na chwilę wróciłam do Polski, a potem znowu, jak pojechałam do Anglii, to zaczęłam w tym pracować. I miałam szkolenia od wszystkich marek, tych największych, te, które testują w Chinach. I już takie pierwsze szkolenia otworzyły mi znowu oczy, ponieważ tak jak nadal wiele osób nie zdaje sobie sprawy, tak wtedy na przykład dowiedziałam się podczas chyba pierwszej godziny w ogóle zetknięcia z tym jakby profesjonalnym światem że w cieniach do oczu są łuski rybie. I to też była dla mnie taka rewolucja, no bo ja byłam, no jeszcze, no miałam wtedy koło 20 lat. Byłam młoda, no nie miałam pojęcia w ogóle, co jest w kosmetykach, bo w Polsce nie dość, że ten wybór był bardzo wtedy mały, no to w ogóle się o tym nie mówiło. Nie mówiło się o składach, nie mówiło się o szkodliwych składnikach, nie mówiło się, co w nich jest, z czego są zrobione kosmetyki. W ogóle, no nikt o tym nie mówił. Znowu powtarzam, nie było internetu, wtedy to chyba w ogóle jeszcze. Zaczęłam jakby poznawać w ogóle tą kwestię, co jest w kosmetykach. A w tych czasach fundacje na rzecz zwierząt brytyjskie miały taki zwyczaj, który chyba zresztą nadal tam jest popularyzowany, że stali z takimi stolikami na takich bardziej uczęszczanych ulicach, na przykład na Oxford Street. I mieli informacje, takie liflety czy, czy ulotki na temat różnych sposobów wykorzystywania zwierząt. I wkrótce potem właśnie wpadłam na taki stolik i dostałam informacje na temat testów na zwierzętach. Wtedy ten temat to też był nie dość, że temat tabu, bo zawsze był skrzętnie przez firmy kosmetyczne ukrywane. Wtedy jeszcze firmy miały własne laboratoria. I dowiedziałam się wtedy... Na czym to polega, i w zasadzie no, wtedy nie było opcji, bo tylko i wyłącznie kosmetyki testowane na zwierzętach były na rynku, aczkolwiek był już wtedy The Body Shop i była to wtedy marka y, no, cały czas w rękach właścicielki, założycielki, teraz już nieżyjącej, i ja wtedy no, bardzo polubiłam tę markę i y, używałam y, ich produktów, aczkolwiek nie było one wegańskie, bo nawet mam chyba jeszcze pamiątkowe jakieś produkty, te pierwsze, które kupowałam, i tam jak najbardziej był Karmin, były pędzle z włosia, więc no, to, to były pierwsze kroki, i to była taka prekursorka kosmetyków nietestowanych na zwierzętach, więc to jakby się wszystko łączyło <grych> u mnie, i te informacje jakby latami do mnie docierały, no bo ponieważ nie było internetu, to coraz więcej, coraz więcej się dowiadywałam. I też to się zbiegło z czasem, jakby z, z właśnie te protesty brytyjskie, kiedy zaczęły się, zaczęły się pojawiać te ruchy, ażeby testowanie znieść. I to wszystko jest proces kilkudziesięciu, na no, około 20 lat. Teraz ta sytuacja na rynku kosmetycznym wygląda nieco lepiej, i wszyscy możemy zauważyć, że jednak ta świadomość marek jest większa i oferta jest o wiele szersza. Ty na co dzień pracujesz tylko na kosmetykach wegańskich. I dla tych z nas, z, z naszych widzów, słuchaczy, którzy nie wiedzą, jesteś makijażystką, wegańską. Tak, jestem. I tutaj chciałam tylko tak uściślić, że najpierw sprawdzam dokładnie, czy marka jest nietestująca. Ja także... Nie używam marek, które mają rodziców, czyli właściciel jest marką testującą. Na przykład takie, Estee Lauder czy... Tak, takie, takie marki odrzucam, mimo że dana firma nie testuje, to jeżeli właścicielem jest firma testująca, to takich marek też nie używam. Oczywiście jest to też dlatego, że wybór jest bardzo duży i jakby nie, nie, nie odczuwam bólu z tego powodu, a chcę być w zgodzie ze sobą. Natomiast najpierw sprawdzam testy, a potem wśród tych marek, które jakby sprawdzają się, że nie testują na zwierzętach, wybieram wegańskie produkty. I istnieją pewne kontrowersje, bo jest spory ruch jakby osób, które uważają, że żeby coś było cruelty-free, czyli no, bez okrucieństwa, że musi być wegańskie. Dla mnie to również jest oczywiście kryterium. Natomiast określenie cruelty-free, tak jak w innych dziedzinach, może oznaczać różne rzeczy, tak w kosmetyk. Jest absolutnie tylko i wyłącznie odnosi się nie do całego okrucieństwa, tylko do testów na zwierzętach. To powstało właśnie w czasach, o których mówiłam, kiedy ten ruch zaczął, zaczął jakby istnieć i nikt nawet o składnikach nie myślał, bo to były już głębsze sprawy, ludzie walczyli o brak testów na zwierzętach i stąd powstał ten termin, i on w pojęciu ogólnoświatowym właśnie to oznacza. I jeszcze chciałam powiedzieć o zjawisku, które roboczo nazwałam Vegan Washing i to się jakoś. Przyjęło też u nas, przynajmniej na, na małą skalę, w środowisku osób tutaj fanów kosmetyków nietestowanych i wegańskich, ponieważ są kosmetyki, które pochodzą od marek niepewnych bądź też testujących, natomiast mają słowo vegan w opisie. I chodzi tutaj dokładnie o skład. To znaczy kosmetyk może mieć wegański skład, czyli nie mieć składników odzwierzęcych w sobie. Natomiast pochodzić od marki niepewnej, czyli takiej, która nie deklaruje się jako nietestująca lub od marki jak najbardziej testującej. Może nie powinnam wspominać marek, ale jakiś przykład chcę podać. Na przykład w Stanach Zjednoczonych dostępne są kosmetyki L'Oreala, które są serią wegańską. Więc takie rzeczy się zdarzają i, i, i dlatego sprawdzamy najpierw testowanie, a potem dopiero jakby skład kosmetyku. Czyli kosmetyki niedostawione na zwierzętach z wegańskim składem, gdzie możemy śledzić to, skąd te ym, składniki pochodzą, to znajdziemy w Twojej ofercie, to mimo wszystko brzmi jak duża nisza. To nie jest coś <noise> mainstreamowego, co działa na. Masową skalę. Masz do tego ogromną pasję i wiem, że nie zmieniłabyś tak. tutaj swoich y, zasad, jeżeli chodzi o to, nie, jakich produktów to stosujesz. Nie. Jakie produkty stosujesz, y, ale pamiętam, że kiedyś mi mówiłaś, że są y, masz takie przypadki, gdzie twoje klientki. Y, Przychodzą do ciebie, żeby się umalować, nawet nie będąc świadome tego, tak. że, że dane kosmetyki są wegańskie nietestowane na zwierzętach, ale czy jest coraz więcej tych osób, które jednak są zainteresowane makijażem bez okrucieństwa wegańskim? Czy widzisz, że to ta grupa osób się powiększa? Tak, ta grupa się powiększa, ale w sytuacjach, w których jestem, na przykład na jakichś większych spotkaniach, gdzie mam do czynienia z osobami zupełnie niezwiązanymi ze środowiskiem wegańskim? I opowiadam o tym, jakich kosmetyków używam. To jednak nadal 90% osób nie ma pojęcia i patrzy na mnie y, z dużym, z dużym, osób z dużym z branży? Nie, po prostu zwykłych osób, kobiet, no zwykle kobiet, chociaż mężczyźni, no to już zupełnie dla nich jest szok. Jeżeli słyszą określenie kosmetyki wegańskie, to są zupełnie zszokowani, bo ten termin jest dla nich nowością i nie ukrywam, no, po prostu w twarzy <gryw> zawsze widzę to zdziwienie, zaczynam tłumaczyć, o co chodzi i, i, i wtedy jakoś to przyjmują, ale myślę, że jednak nadal jestem postrzegana jako trochę dziwoląg, no bo jest to zupełnie yy, w takim szerszym pojęciu, nie, naszego środowiska czy ludzi, którzy są bardziej świadomi, no jest to nadal bardzo duża nowość i, i, i zaskoczenie. Ale myślę, że ludzie są, są otwarci, na pewno. I staram się oczywiście, jeżeli mam klientki, które przychodzą do mnie tylko włącznie na podstawie powiedzmy tego, że lubią moje prace czy podoba im się makijaż jaki wykonuję. No to staram się też im opowiadać o tym. Ale miałam też ostatnią sytuację taką, gdzie brałam udział w wydarzeniu i yy, była reklama na, na stronie wydarzenia, była jakby reklama, no, że ja będę mówiła i opis został wykonany w ten sposób, że y, tutaj ja, wegańska makijażystka, która wykonuje kos makijaż kosmetykami, które są wystarczająco dobre do jedzenia. No i y, tak szczerze Proszę. mówiąc nie wiedziałam, no właśnie, nie wiedziałam co z tym zrobić, no bo y, jejku, czy, czy ja proponuje, żeby ludzie jedli kosmetyki. Tutaj właśnie pokazane jest... Ten to, brak to, Tak, pokazuje, że ludzie po prostu nie wiedzą, jak podejść do tego, no bo wegańskie się kojarzy z jedzeniem i y, oni sobie po prostu pomyśleli, że kosmetyki wegańskie, no to znowu ten burak przysłowiowy, tak, że ja maluję policzki burakiem i można to jeść, no jak to, no. W końcu wegańskie. To oburzenie wynika z tego, że ludzie nie są świadomi, jak to wygląda, ponieważ nikt im tego nie tłumaczy, nie, nie jesteśmy w A ogóle wręcz przeciwnie, przecież prasa, media ogólnie cały czas powtarzają, że przecież w Europie kosmetyki Dokładnie. są nietestowane. Więc, ja też to często słyszę. Y, tak, jesteśmy z każdej strony y, tutaj pakowani tą informacją. Bardzo wiele YouTuberek o tym mówi, bardzo wiele y, poważnych magazynów w artykułach też o tym opowiada i raczej uspokajają ludzi, którzy być może y, też widziałam takie głosy, że skoro nie testowane na zwierzętach, no to co, może one są dla nas niebezpieczne. Mhm. A przecież chodzi tutaj o to, nie żeby w ogóle wyeliminować testy kosmetyków, bo one są bardzo potrzebne. Natomiast chodzi o to, żeby używać alternatywnych metod, które dodam są droższe, więc y, dlatego w niektórych krajach <grych> dalej nikt nie chce odchodzić od testów na zwierzętach, bo są zwyczajnie tańsze. Ale jakbyś mogła w prosty sposób wytłumaczyć przeciętnemu słuchaczowi, bo ja też y, nie do końca czasem rozumiem mhm. to, że skoro mamy ten zakaz testowania w Unii Europejskiej, to w jaki sposób ten kosmetyk, który jest u mnie na półce. Mimo wszystko jest związany z okrucieństwem wśród zwierząt. Mhm. Bo myślę, że wiele osób no, nie potrafi sobie jednak tego do końca tak. uporządkować. To jest skomplikowany dosyć proces, ale też powiedzmy sobie tak, że jeżeli od tego zacznę, w krajach, w których kosmetyki są testowane, to de facto ten konkretny kosmetyk, który jest na półce, też nie jest przetestowany, bo testowana jest jakaś jedna próbka. Z danej partii kosmetyku, który jest wy wyprodukowany. E skoro to nie jest ten konkretny produkt, to mówienie, że na półkach są kosmetyki nietestowane, to w zasadzie jest prawda, <gryw> ponieważ żaden kosmetyk na półce konkretny nie był przetestowany. Natomiast e jeżeli mówimy o testach na zwierzętach, to patrzymy na całokształt kształt marki i Tutaj wiąże się po pierwsze produkcja w krajach, w których testy się odbywają, sprawdzanie dostawców, czyli jeżeli marka nie jest w stanie zagwarantować, że wszystkie składniki, których używa do produkcji swoich kosmetyków są nietestowane, no to wtedy nie jest uważana za nietestującą, bo po prostu nie obchodzi jej to, czy składniki, które używa, były testowane na zwierzętach, czy nie. No i ostatnia rzecz, jakby największa, ponieważ rozpatrujemy całą markę. To marki obecne na rynkach, w których testowanie jest wymagane, nie mogą być uznane za nietestujące, ponieważ tam na te testy się godzą i za nie płacą. Bo Chiny wymagają takich testów przy wejściu na ich rynek i marka musi za ten test zapłacić. Nikt ich nie, nikt ich nie trzyma pod ścianą i nie mówi: Tutaj testuj, tylko to jest jakby zgoda na to. Idę, wchodzę na, na rynek chiński, chcę zarabiać pieniądze. Godzę się na testy na zwierzętach. Więc taka marka nie jest marką nietestującą, nie jest marką wolną od okrucieństwa. Dzięki za to wyjaśnienie. Myślę, że dla wielu osób było to na pewno bardzo użyteczne. Jest bardzo dużo dziewczyn. Które chcą zacząć swoją przygodę z kosmetykami nietestowanymi na zwierzętach wegańskimi, i mają z tym duży problem, jeżeli chodzi o to, jak szukać takich kosmetyków na półkach, sklepów. Mm -hmm. To po pierwsze, ale najpierw zaczęłabym od tego, że ty masz swoją grupę tak. na Facebooku, o której bardzo chciałabym powiedzieć, ponieważ sama jestem jej członkinią, i tam za każdym razem, kiedy mam jakąś wątpliwość, lub chcę kupić dany kosmetyk, szukam informacji i udało ci się stworzyć w internecie taką społeczność, która sobie pomaga w właśnie odnalezieniu się w tym świecie kosmetyków, w znalezieniu tych, którzy nie przyczyniają się do szkodzenia zwierzętom. Także powiedz, jak w ogóle wpadłeś na pomysł, żeby założyć tę grupę i na jakiej zasadzie ona działa, że jest to miejsce, gdzie nie ma bałaganu i naprawdę możemy znaleźć dużo wartościowych informacji? Bardzo mi zależy właśnie na tym, żeby ta grupa była moderowana w taki sposób, aby każdy komentarz był, jeżeli jest w nim coś błędnego czy nieścisłego, to żeby te informacje były doprecyzowane. Jeżeli chodzi o listy kosmetyków nietestowanych, czy, czy ogólnie listy kosmetyków wegańskich, tego jest cała masa w internecie. I to też. Przeszkadza kobietom, dziewczynom, wszystkim przeszkadza w odnalezieniu tej właściwej, ponieważ no nie jest problemem zebranie informacji ze stron firm czy ogólnie z internetu i spisanie tego na listę, bo to jest tak zwany clickbait, tak? bo każdy szuka właśnie prostej metody, jak kupić marki nietestowane na zwierzętach. Natomiast uważam, że takie listy nie mają trochę sensu bez podania źródeł. Tych informacji i trzeba przyjąć jakieś kryteria. Nigdy nie mamy 100% pewności, ponieważ zawsze opieramy się na tym, co odpowie nam w mailu, który jest wiążący prawnie. Na stronie internetowej zawsze mamy jakiś disclaimer, mamy mały print. Tak naprawdę, no, trzeba by bardzo wnikliwie taką stronę przestudiować. Aby zobaczyć, czy tak naprawdę te informacje mogą być prawdziwe, czy nie, bo każdy może sobie tak naprawdę napisać na swojej przestrzeni co chce. Też warto podkreślić, że praktycznie każda firma na stronie deklaruje Ma to, że nie przyczynia się do testów tak. na zwierzętach, bo często, to też wiem od niedawna, dana firma, która nie jest bez okrucieństwa, zleca. Testy w zewnętrzne tak. zewnętrznej, przez co umywa ręce od całego problemu, ale no to jest to, chyba znany schemat. Ale tak, ale to nawet nie jest ten problem. Chodzi o to, że yy, lawirując w słowach, możemy nie kłamiąc yy, mówić yy, prawdę, jednak unikać pewnych kwestii, bo jeżeli marka mówi, nie testujemy kosmetyków na zwierzętach, to znaczy, że sami nie testują i wcale nie mówią nieprawdy, tylko mówią, że nie testują. I, i, I to po prostu jest umiejętne operowanie słowem. W grupie przyjęłam taki standard, czyli blog Logical Harmony, i wiem tutaj wiele osób mówiło otwarcie i do mnie, i, i piszą to także w grupie, że no przecież to jest tylko blogerka, i że przecież tych blogów jest dużo. Tak, y to nie wynika z tego, że ja akurat polubiłam wygląd Tashiny, bo to jest bardzo ładna dziewczyna i że akurat stwierdziłam, no dobra, to, to ta dziewczyna się nadaje. <laughs> ja przestudiowałam wszystkie blogi I ja posprawdzałam y marki, które ma Tashina, posprawdzałam marki, które widnieją na innych listach i po prostu jeżeli robię research y w, w Którejś marki, to nie, nie tylko sprawdzam blogi, ale sprawdzam wszelkie informacje. Sprawdzam często przez wiele godzin, na przykład, czy jest obecność marki w Chinach. Polega to na tym, żeby różne strony przejrzeć, żeby przejrzeć sklepy. Yy, I po prostu widać wiarygodność yy, tego. Yy, Jakie marki widnieją na liście nietestującej, testującej i po prostu u niej to się sprawdza w 99%. Jej lista rzeczywiście po sprawdzeniu jest najbardziej wiarygodna. Jeżeli chodzi o polskie marki, to sprawdzam mnie sama, bo też nie wyszukuję w internecie i nie pytam Iksińskiego, tylko po prostu sama robię ten research. Lub sprawdza je Ewa. Ewa w pewnym momencie pojawiła się na, w świecie powiedzmy kosmetyków nietestowanych jakby w momencie kiedy blog Kocie Uszy przestał być aktualizowany to pojawiła się Ewa. Ja też od początku jakby z nią jestem w kontakcie. Co prawda nigdy jeszcze nie spotkałam jej osobiście, ale jesteśmy w bardzo bliskim kontakcie. Wspierałam Ewę na początku i też wiem, że zarówno jej deklaracja, którą wysyła do Marek, jak i wkład, który wkłada w prowadzenie bloga i w sprawdzanie wiarygodności informacji jest stuprocentowe, więc to są te, te dwa źródła, którym ufam i samodzielny research. Czyli zachęcamy naszych słuchaczy i widzów, żeby w razie jakichkolwiek wątpliwości udali się do Twojej grupy. Wszystkie linki oczywiście będą czy w opisie, czy na mojej stronie, ale o tym jeszcze powiemy na koniec. Często dostaje pytanie o to, gdzie można znaleźć kosmetyki wegańskie, Stacjonarnie. Czy masz jakieś takie porady praktyczne dla, dla dziewczyn i chłopaków? Kosmetyki nietestowane są w zasadzie wszędzie. Ale czy jest jakaś drogeria, którą byś polecała, która ma najszerszy asortyment? Tak zupełnie na poczekaniu pytając. E, ja myślę, że no, procentowo najwięcej w tej chwili jest w drogerii Natura, bo mamy tam amerykańską markę Wet n Wild, mamy teraz jakby nowe marki, w sensie dopiero co potwierdzone jako nietestujące, czyli Kobo, Heana, mamy My Secret, Catrice, Essence, więc to są marki nietestujące, jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe. Oni w tej chwili, myślę, mają największy wybór. Oczywiście ta dostępność jest różna w, w poszczególnych oddziałach drogerii Natura, ale tam myślę, że największe, jednorazowe zakupy możemy zrobić. A jeśli chodzi o świat internetowy, czy online jest jakiś dobry sklep, który byś mogła polecić naszym słuchaczom? czy raczej bezpośrednio u, u marek szukać. Jeżeli z zagranicy to na pewno bezpośrednio u marek, bo tutaj marże są dość wysokie. No ja robię sporo zakupów na iHerbie, ale tam też zmienia się ten asortyment i niektóre marki wchodzą, niektóre wychodzą. Natomiast cenowo na pewno to bardzo dobrze wypada i tam jest naprawdę dość sporo marek nietestujących. Nie mówię, że cały iHerb, bo to też błędnie niektórzy odczytują, że jakby wszystko tam jest nietestowane. Nie Musimy dalej korzystać. Tutaj najlepiej właśnie z Logic Homemade, bo to jest amerykański sklep i tam są głównie amerykańskie marki. Nie mogłabym nie zapytać Ciebie o kwestię kosmetyków koreańskich, bo ja o tym ostatnio y, wspominałam u siebie i bardzo odzew się tak, pojawił. Tak, mm -hmm. i ty mi bardzo pomogłaś w zrozumieniu, na czym polega ta kontrowersja związana z kosmetykami mm -hmm. z Korei, ponieważ wiele firm e, koreańskich reklamuje się jako tak. wegańskie, e, cruelty free. My to kupujemy i ja też jestem można powiedzieć ofiarą ich marketingu. Tak. I dlaczego to jest ta, taka kwestia e, problematyczna? Zacznę jakby od początku, żeby też dać trochę backgroundu jakby tej sytuacji. Korea to jest e, nadal kraj, w którym jakby działalność prozwierzęta jest bardzo słabo rozwinięta i też dużo czasu poświęciłam, żeby właśnie zbadać tą sytuację, jak to wygląda. Tam tych organizacji jest bardzo mało i działają głównie yy, tutaj. <słuch> Jakby to ładnie ubrać. Zajmują się takim okrucieństwem na co dzień, czyli głównie chodzi tam o farmę psów, zabijanie psów, te otwarte markety. Tam naprawdę dość dużo się dzieje takich rzeczy pierwszej wody, że tak powiem, pierwszej potrzeby, za którą te organizacje muszą się zabrać. Więc de facto nie ma nikogo takiego, kto by się jeszcze zabierał za kosmetyki. Organizacje walczące o testowanie, o brak testowania na zwierzętach od lat pracują nad tym, żeby testowanie, w Korei zlikwidować. Natomiast wygląda to w tej chwili tak, że no, oni pracują, ten zakaz jeszcze nie został wprowadzony, ale tak jak ze wszystkimi prawami, kiedy wchodzą w życie, następuje potem okres wieloletni, okres przejściowy, kiedy te marki mają czas na to, żeby zacząć robić alternatywne testy. Bardzo możliwe, że tutaj kosmetyki, które są opisane jako cruelty-free. Tak jak to kiedyś było, yy, mówiłam o Body Shopie, że rzeczywiście ten test gotowego produktu nie był wykonany. Natomiast jeżeli w kraju. Jakby no, nie ma zakazu testowania, nie ma organizacji, które tego pilnują, to jest bardzo wysoce prawdopodobne, że wszystkie składniki, yy, które pochodzą, znowu, albo z różnych źródeł w Korei, albo z innych krajów, były testowane. Chociaż też tego nie ma kto sprawdzić, bo nie ma tam ciała, które by się nad tym zastanawiało. Ale powiedzmy, że możemy im tak yy, na słowo uwierzyć, że tych gotowych produktów nie testują, natomiast nie ma możliwości, żeby to rzeczywiście były marki kompletnie wolne. Od testów, bo nie ma jak tego sprawdzić. Czyli odradzałabyś kupowanie kosmetyków z Korei dla osób, które są zainteresowane zakupem produktów bez okrucieństwa? Nie mogę nikomu mówić, co ma robić, ale ja absolutnie nie miałam nigdy nic z Korei i, i, i nie zamierzam, bo po prostu nie mam jak tego sprawdzić. Czy są jakieś takie marki? masowe, które są zadeklarowane jako wegańskie lub częściowo wegańskie, także oferują mhm. produkty wegańskie i bez okrucieństwa, które są łatwo dostępne dla nas tutaj w Polsce, powiedzmy. Jeżeli chodzi o makijażowe, no to na pewno największą radość w zeszłym roku sprawiło mi pojawienie się marki Kat D. Powiedziałaś o Kat D jako marce cruelty-free z tych bardziej masowych. Tak. Z perfumeryjnych, no bo to jest wysoka półka. Jakieś jeszcze, jeszcze, jeszcze cztery, żebyśmy miało. Taką dobrą piątkę. E, Okej, okay. no to mamy w, w, w Seforze, mamy właśnie Katwon D i markę Jacobsa. Natomiast jeszcze mamy w Douglasie y, miałyśmy, chyba już nie mamy, niestety, Rouge Bunny Rouge. To też jest taka y, wysokopółkowa y, marka. Mamy na przykład y, Physicians Formula, który też jest dostępny na iHerbie, ale mamy ich stacjonarnie w Polsce. A co w przypadku marki The Balm? A, The Balm, tak, no właśnie. I ona jest, jest absolutnie ta sprawdzona. Tak, te palmy jest na pewno nietestująca i mają sporo wegańskich opcji. A no jeszcze Zoeva. Zoeva teraz jest, zdaje się, też w Seforze. Z tym, że no, tam niewiele mamy tych, jeżeli chodzi o makijaż, niewiele mamy wegańskich opcji. A z takich mniejszych, nie powiedziałabym mniejszych firm, ale nie tych z Sefory, tylko z um, drogerii, tych bardziej dostępnych, to już troszeczkę wspomniałyśmy, tak? Mamy Catrice, mamy Essence. Wedding Wild, no mamy teraz Cowboy Hand, to też no, sporo dziewczyn bardzo się z tego powodu cieszy. Jeżeli pójdziemy dalej do takich mniejszych sklepów, no to Nabla też jest dostępna. No i mamy też targi, gdzie możemy przetestować po prostu większą ilość kosmetyków normalnie dostępnych w internecie pod jednym dachem. To prawda, bo Wiele osób nie chce zamawiać kosmetyków przez internet, tych, które nie są dostępne stacjonarnie, ponieważ najczęściej się boją lub często one są z tego wyższego pułapu cenowego. Mm -hmm. Dlatego wszelkiego rodzaju eventy kosmetyczne są jak najbardziej dobrym rozwiązaniem dla osób, które są nieco sceptyczne, jeżeli I chodzi które o kupowanie lubią w, w naturze. Tak, sobie zobaczyć. Mogłybyśmy o kosmetykach i o testach rozmawiać wietnie, dni. tak <laughs> bo to jest temat rzeka, ale wymyśliłam sobie, że na koniec każdej mojej rozmowy będę zdawała kilka. Takich szybkich pytań. Oh, tak, quiz. Tak, szybkie pytanie, szybka odpowiedź, mm -hmm. absolutnie nic wymagającego. To jest, chodzi o to, żeby też lepiej poznać Ciebie jako. Aha, mojego dobrze, to tylko nie pytaj mnie o różne, bo nie znam. Absolutnie żadnych <laughs> osobistych pytań, wszystko ze szeroko pojętego lifestylu i rzeczy dobrze. przyjemnych. Także pierwsze pytanie, jesteś gotowa? Tak. Pierwsze pytanie to będzie wszystko na to samo moduł. Pierwsze pytanie. Jakbyś miała wybrać jedną ulubioną markę makijażową? Boże, nie wiem, strasznie to jest trudne i nawet nie spodziewałam się takiego pytania. Nie wiem, czy mam, natomiast mam jedną markę, którą może powiem najbardziej używam do makijażu codziennego i to jest Puro Bio i wynika to z tego, że naprawdę w codziennym makijażu skłaniam się zdecydowanie ku kosmetykom naturalnym. Co nie znaczy, że używam tylko takich, bo są sytuacje, kiedy jak najbardziej potrzebuję syntetycznych czy też tradycyjnych kosmetyków. Natomiast te kosmetyki zdecydowanie towarzyszą mi codziennie. Nawet jeżeli nie to, że wszystkie, wszystkie to są, cały mój makijaż składa się z tych kosmetyków, ale na pewno jest gwarancja, że ja codziennie coś od nich użyję. No, i też uważam, że cenowo i produktowo to naprawdę jest bardzo dobra jakość do ceny. To, to może ta marka. Ale nie powiedziałabym, że to jest moja ulubiona marka na świecie. Nie. Dobrze. Ta odpowiedź mi satysfakcjonuje. <grym> okay. Drugie pytanie będzie bardzo podobne, bo chodzi teraz o markę pielęgnacyjną. O! Oh. <grym> I stwierdziłam, że jeżeli to jest za trudne, to możesz zawsze podać trzy. Tu podać dziesięć. O, mamo, o, ty, ty mnie pewnie rozumiesz, ale kwestia tego, jeżeli ja cały czas testuję coś nowego, to jest mi mhm, trudno, bo rzeczywiście mi no, czasem mi się zdarzy jakaś rzecz, której zdecydowanie nie lubię, albo to nawet nie to, że nie lubię, tylko po prostu widzę, że to nie jest do, dopasowane do mojej skóry, bo moja skóra akurat ma jakąś inną, jakieś inne wymagania, ale ja de facto mogę tylko powiedzieć, co ja teraz używam, bo no nie wiem, za tydzień może to być coś innego. Ale mm, na przykład spodobały mi się takie butikowe butikowe marki, no, na które tak naprawdę e, nie bardzo mnie stać. Na przykład Lash Botanicals ma te słoiczki szklane i po prostu te rzeczy są świeże i takie do lodówki i, i, i nie wiem, no jako koncepty to mi się podobają takie marki, ale z takich bardziej dostępnych, no to Rezibo na pewno jest taką marką, która jako całość bardzo do mnie trafia, czy Hagi też, no piękne świeczki na przykład mają i jakby też zapach potrafią um, przenieść od mydła po właśnie po świeczkę, poprzez wszystko i też ich kosmetyki na przykład się dzielą na żywioły, a nie na na przykład nie na skórę, więc no, lubię takie koncepty, gdzie, gdzie jest coś nowego i też opakow... no nie wiem, ja jestem wzrokowcem, więc tutaj nie jestem obiektywna, że powiem tylko o tym, co jest zawarte w słoiku, ale także wzrokiem. Tak, zdecydowanie, estetka. tak, tak, absolutnie się zawsze tym. byłam. No, Zresztą więc... że zachwalam opakowanie <grym> produktu zamiast jego formuły. Tak ja, jak, jak, <grym> jak mam próbkę po prostu w jakimś paskudnym, plastikowym słoiku, to już nie jest to samo, co jak mam, używam z, ze słoja takiego eleganckiego. No, zdecydowanie do mnie to przemawia. A słuchaj, <grym> chodzisz e, czasem bez makijażu? Wychodzisz w miejsca publiczne bez makijażu? Mm, teraz mi się raczej mało zdarza, żebym tak wyszła zupełnie bez niczego. Chyba nie. Zresztą szczerze to tak od początku, kiedy zaczęłam się malować, tak było. Potem miałam taką przerwę, że było mi wszystko jedno i rzeczywiście potrafiłam wyskoczyć y, tak zupełnie sotę. Ale teraz nie. Na pewno nie w zimie. Też czuję na przykład jak bo, bo, o, z psem wychodzę bez makijażu. Jak czasem wyjdę z psem i zdarza mi się, że na przykład on chce wyjść, jak ja już się wykąpię, jestem w piżamie i potem nakładam na siebie te ciuchy. to po prostu czuję, szczególnie właśnie w zimie, czuję, że ta twarz, że jej brakuje jednak ochrony. A gdybyś miała nałożyć na twarz tylko jeden produkt, hmm. nie chodzi mi o konkretną markę i konkretny produkt. Który to... produkt wzięłabyś na bezludną wyspę? Tak, ale ja uważam, że to mamy podział społeczeństwa. Są kobiety, które muszą mieć zawsze podkład na twarz? A są mm -hmm. takie, które wystarczy, że mm, pomalują sobie rzęsy. Więc jestem ciekawa, jak to jest u ciebie? Co jest gdyby, gdyby nie moje wrodzone cienie pod oczami, to wybrałabym pewnie tusz, Natomiast y, przez, przez to, że mam cienie, to jednak korektor. <grym> nie, nie mogę żyć bez korektora. Trochę tak. zmienimy temat. Y, zupełnie drugi biegun. Jedzenie wracamy o, trochę do, mm -hmm. do weganizmu. Y, czy masz y, ulubione miejsce w Warszawie, wodną restaurację? Mm, mam. Strać, no. ale, też, ale też nie mogę chyba jednej powiedzieć. Mogą być trzy. O trzy, dobra, dobra, o matko trzy. Tylko trzy! <grym> <grym> nie, no, teraz naprawdę jesteśmy tak rozpuszczeni, że tak z sercem najbardziej jestem związana z Wege Miastem, bo tak naprawdę to była pierwsza stricte wegańska restauracja w Warszawie. Chodziłam do niej w ciąży, bo najpierw były tylko Greenwaye, w których wszystko było zasłone i niewiele wyboru dla wegan. No a potem właśnie przyszło. Szło miasto i dopiero odżyłam, i mój syn też odżył w brzuchu. I to rzeczywiście, no mam ogromny sentyment do tego miejsca, i zawsze tam wracam, i zawsze jestem zadowolona tak naprawdę. Takim lokalem, na który czekałam w zasadzie, i który no bardzo mnie ucieszył, to jest Leonardo Verde, bo ja zawsze kochałam włoską kuchnię, bo kiedyś włoskiej kuchni nie znałam, i właśnie pojechałam do Anglii, i tam poznałam włoską kuchnię. Ciekawe, i. i Czekałam właśnie na, na takie eleganckie miejsce, też, w którym można się napić wina, usiąść przy stoliku, które też jest barem. I rzeczywiście lubię to miejsce, i, i lubię to, że można zjeść takie zdrowsze danie, i, yy, i też no, taką typową pizzę. Mój syn też przepada za tym. Plus jest fajny kącik do zabawy dla dzieci, więc to też jest dla mnie duży plus. I teraz trzecie miejsce to będzie trudne. Możesz mm. dać egzekwo. Egzekwo? Dzisiaj. Y Da, daje fory. Dajesz fory. No dobra, to, to, to pewnie muszę za trzy wymienić, dlatego że jest Tel Awiw, który też jest elegancki i winny i w ogóle ja super Ja się cieszę, luks. bo Tel Aviv będzie w Łodzi w kwietniu. No otwierają, wiem, właśnie tak. Swoją... Tak ja byłam na spotkaniu z Malką i o tym mówiła i to naprawdę jest super, bo to w tej chwili jest już franczyza, więc mhm. będą weganizować całą Polskę, co jest bardzo fajne. Na pewno sushi wegańskie, no... To jest też coś takiego, co, co jest bardziej luksusowe, i być może nie chodzę tak często, jakbym chciała, ale jednak to, to jest fajne. I jeszcze jedno, no to na pewno lokal vegan bistro, bo, bo, bo tak. Ma <grych> Właśnie, tak, tak. Nie, no ale też mam do nich sentyment, bo, bo to jest spółdzielnia, i to też jakby jest inna trochę koncepcja, i w ogóle, no. No nie wiem, lubię. Ale tutaj nie chcę pomijać absolutnie innych miejsc, na przykład Wegguru, który też lubię. I wo, no nie, no w ogóle dużo jest tych miejsc. I um, serio, no w takim rozpasaniu, jakie teraz jest w Warszawie, to, to po W końcu trzecie najbardziej wegańskie miasto świata. Mamy tak, się czym pochwalić. Tak, I to, i to jest naprawdę duże osiągnięcie. I szczerze mówiąc, jak wracałam do, do, do Polski 10 lat temu, to było około tego z, z Anglii. I nawet tak jak w, w Londynie Starbucksy wszystkie miały mleko sojowe i oczywiście inne sieci też, no to w Warszawie jeszcze tego nie było i, i, i było dość ciężko z napiciem się kawy. W, w, no, latę wegańskiego, no to po prostu przeszliśmy naprawdę tak daleko od, od tamtej pory, w tak krótkim czasie. Czekam na to, żeby można było, nie wiem, gdzieś przy drodze czy w małej mieścinie rzeczywiście pójść i żeby ludzie wiedzieli, co to jest weganizm. To, to już będzie naprawdę ogromny sukces, nawet jak będą wiedzieć. To ostatnie pytanie. Jakie jest twoje marzenie albo cel taki zawodowy na teraz? Mm. Tak możemy trochę się Rozmarzyć na koniec. Okej. Okay. Um, ja mam takie, takie małe marzenie, które od początku, odkąd zaczęłam działać, nie mogę zrealizować, i to jest na pewno coś osiągalnego i coś, co po prostu czuję, że potrzebuję i, i muszę mieć, to jest strona internetowa. Ja wiem, że to jest śmieszne, że po prostu ktoś działa i w ogóle nie ma strony internetowej, ale właśnie strona internetowa z blogiem zaznaczę, bo tutaj mi tego brakuje, chcę coś, jakieś informacje wstawić, podzielić się i nie mam w zasadzie na czym. No i na pewno też rozwój kanału. To jest już bliskie, dlatego że Będę miała miejsce, w którym będę mogła nagrywać i nie będę musiała wszystkiego zwijać za każdym razem i po prostu robić rewolucji, bo w tej chwili moje nagrywanie wiąże się z wielogodzinnym po prostu um, przygotowaniem, potem odgotowaniem i tak dalej, i tak dalej, więc no, nie chciałabym, żeby każdy film to była jakaś misja, bo to też po prostu no, nie o to chodzi. Tak? Chodzi o to, żebym mogła usiąść, nagrać coś i, i żeby też te filmy, które są na liście i na które wiele osób czeka, żeby one się w końcu pojawiły, bo zaczynam tracić wiarygodność we własnych oczach nawet, ale nie, no to już lada tydzień po prostu te filmy będą, będą się pojawiały bo ta sytuacja jest jakby rozwiązana, więc tutaj jest raczej powód do radości, że się udało to osiągnąć. To Teraz... na koniec powiedz naszym słuchaczom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie. To wszystko też będzie na mojej stronie i w opisie, mhm. ale żeby wiedzieli, gdzie znajdą Kasię. No domenę to ja mam od wielu lat, więc to jest wszystko Pinkmin Studio, mamy i .com i .pl, ale no tak jak mówiłam, w tej chwili jest Pinkmin Studio na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, na Tumblerze, <noise> wszędzie jestem, no i na YouTubie tak samo. Pinkming Pink Studio, w zasadzie wszystkie moje media to jest nazwa mediów Ukośnik Pinkming Pink Studio, więc pod, pod tym hasłem można mnie znaleźć. I zachęcamy wszystkich do dołączenia do grup. Oczywiście tych zainteresowanych mm -hmm. wegańskimi, nietestowanymi na zwierzętach kosmetykami. Ja na koniec życzę Ci strony internetowej <noise> oraz tak. prężnie rozwijającego się kanału. I dziękuję Ci bardzo, że byłaś moim gościem. Było mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie i to mnie było bardzo miło. Moi drodzy, pierwszy wywiad za mną. Poszczegółowe informacje i odnośniki zapraszam na moją stronę karolinasobańska.com. A w komentarzach pod wpisem oraz pod filmem na YouTubie czekam na Wasze opinie, ale liczę na wyrozumiałość, bo pamiętajcie, że to była moja premiera. Ale jak to się mówi, pierwsze koty za płoty. My widzimy się za tydzień w kolejnej rozmowie. Do usłyszenia!